Kushner. Jeżeli chodzi o ePUAP, ja krytykowałem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, nie krytykuję ePUAP-u, zwłaszcza, że w naszym projekcie głosowania elektronicznego, który w przyszłym tygodniu będziemy składać w Sejmie, wykorzystujemy właśnie ePUAP do identyfikacji obywateli. Ja jedynie twierdzę, że nie ma porównania, jeżeli chodzi o stopień bezpieczeństwa. Chyba nie wyobrażamy sobie sprzedaży mieszkania czy nieruchomości jakiejś, korzystając z loginu, hasła i komunikacji pocztą elektroniczną poprzez ePUAP. Znaczy, jeżeli podpis ma być naprawdę bezpieczny, to może być tylko certyfikat bezpieczny zawarty w dowodzie. Natomiast ePUAP, jestem zwolennikiem ePUAP-u, rozwijania tego projektu i wykorzystywania go w szerokich kontaktach z urzędami. Dziękuję.